Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku jest prokurator dr Michał Gabriel Węglowski. Dzień dobry panie prokuratorze, dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie Arturze, witam uprzejmie wszystkich słuchaczy. Prokurator dr Michał Gabriel Węglowski. Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Doktor nauk prawnych. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury. Absolwent podyplomowego studium problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym. Wykładowca, autor setek publikacji, autor komentarzy do ustawy o świadku koronnym i ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Twórca i moderator forum Czarne Czerwone, z zamiłowania kajakarz przepłynął cały polski brzeg łącznie z zalewami. Panie prokuratorze, to tylko wycinek tego, co mogłem o panu powiedzieć. Jest pan osobą taką o multi zainteresowaniach, bym powiedział, ale jednak wyspecjalizowaną w przestępczości zorganizowanej, trochę terroryzmie. Prowadził pan m.in. czy brał udział w sprawie śmierci Olewnika i tutaj już trochę spoilerując pod kątem naszych słuchaczy powiem, że jesteśmy umówieni na pewno na ten odcinek. Podobny odcinek z udziałem prokuratora mieliśmy już w naszym podcaście. Naszym gościem wtedy był prokurator dr Piotr Kosmaty, a rozmawialiśmy o zabójstwie dziennikarza Jarosława Ziętary, więc zapraszam do odsłuchania 131 odcinka naszego podcastu. Już odsłuchałem, bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję za rekomendację. Panie prokuratorze, ale bacząc na to wszystko, co pan robił, na pana doświadczenie i na doświadczenia, zarówno te dobre i te złe, jak pan dzisiaj spojrzy na pewnego rodzaju trójkąt, w którym pan na co dzień funkcjonuje, czyli służby, bardzo szeroko tutaj na to patrzę, prokuraturę, również bardzo szeroko patrzę, i sądownictwo. Gdzie są, jakbyśmy mieli takie pół analizy SWOT przeprowadzić, to gdzie są te silne strony tejże współpracy, a gdzie są te słabsze? Na pewno, a właściwie wiem, że je pan gdzieś diagnozuje i czy ma pan tak naprawdę pewne rozwiązania, co byśmy mogli zrobić, aby to wszystko działało jako system, żebyśmy mieli systemowe działanie, niedoraźne, nie sektorowe, nie resortowe, bo chyba to jest dzisiaj naszym mankamentem w funkcjonowaniu. Nie chcę, żeby ktoś pomylił, nie chodzi mi o wymiar sprawiedliwości, ale o całą tą sprawiedliwość i prawo, które funkcjonuje w naszym kraju. Można by mówić, szanowni państwo, o tym bardzo dużo, bardzo wielowątkowo, ale tak odpowiadając, starając się odpowiedzieć na pana pytanie najkrócej, najbardziej zwięźle, to powiedziałbym, że jeżeli chodzi o policję, to największym problemem jest jej niski poziom wyszkolenia, brak kadr, przynajmniej dzisiaj, oraz zła organizacja. Jeżeli chodzi o prokuraturę, to największym problemem jest wieloletnie, wielodekadowe, a tak naprawdę stuletnie, bo ja to datuję od czasu przewrotu majowego, ponieważ cały czas tkwimy w tym samym paradygmacie uzależnienia od polityki i polityków. Natomiast jeżeli chodzi o sądy, to mamy dwa zasadnicze problemy moim zdaniem wśród wielu, ale chyba takie dwa zasadnicze to jest po pierwsze ogromna przesadzona kognicja tych sądów, wskutek czego sądy są po prostu zawalone sprawami różnego typu do rozpoznania, zarówno w dziedzinie karnej, jak i w innych specjalizacjach. A drugą rzeczą, którą bym widział, to jest zły system dojścia prawników do zawodu sędziowskiego. To znaczy, sędzią moim zdaniem w Polsce staje się człowiek zbyt młody, jeżeli idzie klasyczną ścieżką po studiach na aplikację. I brakuje mu takiego, wielu sędziom brakuje takiej wiedzy, z którą my prawnicy z różnych innych specjalizacji, nie tylko prokuratorzy, ale adwokaci, radcy prawni zwłaszcza, stykamy się w naszym codziennym życiu zawodowym. Panie prokuratorze, bo ten trójkąt taki roboczy nie jest, tak w cudzysłowie trochę powiem, łatwy.
To są jakby trzy punkty. Wiadomo, pewna kolejność działań musi być zachowana. Pan wskazuje też na pewne mankamenty. Każdy pewnie z tych punktów ma swoje problemy. Ale pojawiło się już gdzieś we wcześniejszych rozmowach, zarówno w podcaście na celowniku, jak i w innych miejscach, taki pomysł, idea, uwaga, bo nie wiem, czy pan o tym słyszał, aby zarówno prokurator, jak i sędzia trafiał, czy zaczynał gdzieś tam swoją karierę, czy pewną formę praktyki nabywał, pracując czy to z policją, czy z innymi służbami mundurowymi, a być może i specjalnymi, aby zrozumiał, jak wygląda cały proces, no nie chcę powiedzieć, że dotarcia do prawdy, ale ujęcia sprawcy, jego zatrzymania, jak dużo pracy to kosztuje, jak dużo wysiłku, ryzyka, w tym również pod kątem bezpieczeństwa własnego funkcjonariuszy. Czy to według pana ułatwiłoby tak naprawdę współpracę i w jaki sposób ograniczyłoby sytuacje, w których niestety, ale sprawcy bywają szybko zwalniani, czy raczej dostają środki wolnościowe, tak, zapobiegawcze, i w tym momencie, no, niektórym, brzydko mówiąc, ręce opadają, bo zaczyna się praca od nowa. Kilka takich przykładów byśmy mogli przytoczyć, głośnych, medialnych, bo z czegoś też to wynika. No gdzieś pewnie w materiale czegoś zabrakło. Jedni się denerwują, drudzy się denerwują i no, nie pomaga to w dotarciu do tej sprawiedliwości, o której mówiliśmy wcześniej. Zgadzam się z panem, z tym, że rozróżniłbym tutaj sędziów i prokuratorów, ponieważ prokuratorzy jakby ta ścisła współpraca prokuratorów z policjantami i innymi służbami ma miejsce na co dzień od pierwszego dnia pracy, także my bardzo szybko wchodzimy w dość bliską znajomość specyfiki pracy policji, funkcjonariusza śledczego i tak dalej. Oczywiście jakieś praktyki w ramach na przykład aplikacji prokuratorskiej oraz sędziowskiej tym bardziej w tej sytuacji, w czynach, w jednostkach policji czy w jakimś innym modelu, to jest kwestia otwarta, na pewno by się przydały. To nawiązuje do tego, o czym powiedziałem w pierwszej odpowiedzi, przy pierwszym pytaniu, o tym braku doświadczenia takiego zawodowo-życiowego młodych sędziów, zresztą starszych w dużym wypadku też, no bo przecież oni nie wychodzą z tych sądów i dalej siedzą w tych sądach i pracują, no ale w sposób naturalny nabierają tego doświadczenia trochę, stykając się z różnymi sprawami, choć nie jest to samo, co dokładnie uczestniczyć w tych czynnościach w takiej czy w innej formule, więc jak najbardziej taki udział, takie szkolenia, takie zaangażowanie jest potrzebne. Natomiast muszę powiedzieć, że i to też nawiązuje do tego, co powiedziałem na początku, że to działa w dwie strony. Niestety funkcjonariusze, policjanci, funkcjonariusze innych służb nie rozumieją specyfiki postępowania przed sądem. I to wynika z niskiego poziomu kształcenia funkcjonariuszy zawodowego, przynajmniej jeżeli chodzi o służbę dochodzeniowo-śledczą. To nie jest tak prosto, że jak się czasami policjantom wydaje, że coś fajnie zabezpieczyli, udokumentowali, a potem sąd czy prokurator widzi w tym jakieś błędy, czy nie uznaje tego itd., itd. To jest brak, spójrzmy na co, policjant w polskim modelu w ogóle nie pojawia się przed sądem, co najwyżej jako świadek. Nie tworzy aktów oskarżenia, nie oskarża, nie jest uczony w sposób wystarczający postępowania dowodowego, jak to się przekłada, to co się zrobi w trakcie postępowania przygotowawczego, w trakcie tych czynności śledczych przeprowadzanych przez policjanta ze świadkiem czy na miejscu zdarzenia, jak określone zachowania podczas tej czynności mogą potem rzutować na ich odbiór przez uczestników procesu karnego. Także zgadzając się z panem, to jest komunikacja i potrzeba dwustronna. Panie prokuratorze, bo ja bym chciał, żebyśmy mieli bardzo dużą jasność, zarówno między sobą, jak i w tym trójkącie, znowu się pojawia trójkąt, z naszymi słuchaczami. Nie chodzi na pewno o to, że celujemy teraz we funkcjonariuszy, którzy są winni czemuś, bo tak naprawdę winny jest znowu ten słynny system, tak? Czyli mamy problem, jeśli chodzi o prowadzenie zarówno tego podstawowego szkolenia zawodowego, jak i doskonalącego. Może tam się powinno pojawiać miejsce na spotkania, na elementy związane właśnie ze współpracą z prokuraturą, tak aby właśnie ta współpraca, mówiąc mocno, uproszczając, żeby przebiegała lepiej, bo teraz też widzę, taki był polski serial, mało, być może niestety, korespondujący z prawdą, czyli prokurator, i tam policjant tak naprawdę z tym prokuratorem pracował wspólnie w parze, trochę na wzór chyba tego amerykańskiego pierwowzoru,
Może też gdzieś w ten sposób powinniśmy pójść, jeśli chodzi o współpracę pomiędzy służbami, bo mówimy policjant, pan bardzo często mówi policjant, ale tak naprawdę to będą również inne służby. No, wydaje się, że można wiele zrobić lepiej, tylko zależy od pewnej woli, od pewnych decyzji wyżej. Tak, jak zawsze to zależy od woli politycznej. Mówię policjant, no bo jakby dominantą naszej współpracy prokuratorskiej są policjanci. Oczywiście są to też strażnicy graniczni, są to funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy KAS-u, Krajowej Administracji Skarbowej, ale dominanta to są policjanci, więc jakby tak stosując taki kwantyfikator, upraszczając trochę tę wypowiedź, mówię najczęściej o policjantach. Oczywiście nie chodzi o to, żeby... Nie, ja tego nie mówię na zasadzie, że źli policjanci, dobrzy prokuratorzy i dobrzy sędziowie. No, absolutnie. W obie strony, w każdym zawodzie działa krzywa Gaussa. Mamy tą pewną grupę ludzi beznadziejnych, którzy się nie nadają do niczego, a te zawody niestety wykonują. Mamy największą grupę tak zwanych przeciętniaków i mamy tych, którzy się wyróżniają na plus, aż do skali sporadycznie, aż do skali wybitności. Natomiast ja wierzę, że większość policjantów stara się swoją robotę wykonywać dobrze i to nie jest ich wina, że zostali do tej roboty źle przygotowani. Albo co gorsza, jak przychodzą do pracy, zwłaszcza to jest proces ostatnich, powiedzmy umownie 10 lat, przychodzą do pracy i jako młodzi policjanci i stykają się z policjantami, gdzie człowiek o stażu 10-letnim uchodzi za bardzo doświadczonego funkcjonariusza. Co jest jakąś już trudną sytuacją do zaakceptowania. Innymi słowy, po prostu nawet jeżeli wiele można naprawić, nauczyć się od starszych, doświadczonych koleżanek i kolegów w zawodzie. Natomiast jak jako młody przychodzisz gdzieś, gdzie ten doświadczony jest niewiele tak naprawdę starszy od ciebie, no to wszystko się sypie. Ale kluczem oczywiście jest zreformowanie modelu szkolnictwa policyjnego i chyba też innych służb. To jest podstawa i tak jak pan mówi, no system o tym decyduje. Natomiast to, co padło chwilę wcześniej, ażeby pewną wiedzę uzupełniać na zasadzie takich szkoleń ustawicznych, szkoleń, spotkań w czasie już podczas konferencji, seminariów szkoleniowych pomiędzy z udziałem sędziów, prokuratorów, policjantów, to się oczywiście cały czas dzieje. Na pewno pan też w swojej pracy w takich zdarzeniach uczestniczył. Ja też nieraz wykładałem i uczyłem i współpracowałem i sam się uczyłem, przysłuchując się takim szkoleniom z różnymi grupami funkcjonariuszy różnych służb, ze szczególnym uwzględnieniem analizy kryminalnej, bo z analitykami kryminalnymi wszelakich służb chyba miałem najwięcej kontaktu zawodowego właśnie w takiej formule kształcenia ustawicznego i seminariów. Jeśli chodzi o analizę kryminalną i informatyków śledczych, to tych wszystkich, z którymi się znamy, bardzo serdecznie pozdrawiam, bo wykonujecie super robotę, ale właśnie wydaje mi się, panie prokuratorze, że mankament jest... Ja również pozdrawiam i uważam, że jest to pion chyba z czasem coraz bardziej doceniany, ale wciąż za mało. Jeżeli słuchają nas osoby, czy będą słuchać nas osoby... Słuchają. ...z gremiów decyzyjnych w różnego typu służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego kraju, to apeluję, doceniajmy, rozbudowujmy, troszczmy się o analityków kryminalnych czy finansowych, jak różnie można ich nie tyle nazywać, tylko w zależności od specjalności, którą się zajmują, no ale najogólniej analityków, ponieważ ta cała robota, którą przynoszą, ten cały urobek, którą przynoszą funkcjonariusze dochodzeniowi, czasami funkcjonariusze operacyjni, ona tak naprawdę musi gdzieś zostać porządnie przetworzona. Dotyczy to zarówno czynności operacyjnych, jak i czynności procesowych. Często tą rolę analityka bierze na siebie, albo przynajmniej powinien brać, jeżeli mówię o procesie karnym i postępowaniu przygotowawczym prokurator, ale pomoc profesjonalnych analityków, którzy dysponują wiedzą, jak pewne dane opracowywać, mają do tego narzędzia informatyczne, jest nieoceniona. Ja sobie tą grupę zawodową bardzo cenię, jest tam wiele wspaniałych osób o bardzo wysokich walorach intelektualnych i ceńmy ich i dbajmy o nich. Panie prokuratorze, tak, ci też nas słuchają, którzy podejmują pewne decyzje, to wiem z pewnego źródła, nie jednego, ale mówię całkowicie poważnie. Wspomniał pan o tych konferencjach, tak, i moja obserwacja jest taka, że być może czasem nie chcemy kaskadowo pewnej wiedzy przekazywać niżej, no bo byśmy musieli wykazać trochę, nie chcę używać dużych słów, ale trochę własną jakąś niekompetencję bądź błędy, więc boimy się przekazywać, wszystko działa przecież idealnie, a do końca niestety
Tak nie jest, ale to była taka mała dygresja, bo chciałbym przejść w ten element, o którym pan przed chwilą powiedział. Kwestia prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, kwestia prowadzenia tej słynnej dochodzeniówki, czyli pracy dochodzeniowo-śledczej, tu już mamy pierwszy mały, nie wiem czy mankament, ale duży krok do zrobienia. Bo materiał zgromadzony trzeba przerobić na tak zwany proces, więc jest pierwszy element do mocnego przerobienia, tak aby to, co pozyskamy, zostało na ten papier odpowiednio nałożone. Dalej oczywiście to idzie do prokuratury. Znowu drugi krok do zrobienia, bardzo duży. Więc jeżeli ja wrócę znowu do tego, co powiedziałem przed chwilą, będę chyba tu trochę uparty. Jeżeli systemowych rozwiązań pewnych nie znajdziemy i nie zrozumiemy, że od samego początku to musi tworzyć całość, a nie tylko wycinki, no to dobrego efektu nie będzie i będzie się kończyło właśnie kłótniami, aferami. No przecież nie jeden dochodzeniowiec, pójdę dalej, nie jeden prokurator powie, że jest zasypany taką ilością spraw, by nie nazwać tego wprost przezadaniowaniem, że nie jest do końca w stanie tego przerobić, a zwłaszcza ci najniżej w tej hierarchii powiedzą, że no on dba to tylko o terminy, żeby prokurator wytyku nie zrobił. No trochę to smutne, bo nie idziemy wcale w stronę efektywności. No właśnie, w jaką stronę? No chyba trochę nie tyle udawania pracy, co dbania o własne bezpieczeństwo prawne. Znaczy dotyka pan po prostu generalnie całego problemu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, jego mankamentów. I tutaj możemy powiedzieć, że tutaj na to się składa trzy albo cztery elementy. To zależy, jak to ująć. Pierwszy element to są przepisy, czyli powiedzmy podstawowo kodeks postępowania karnego, ale nie tylko. Drugi element to jest organizacja całego tego systemu strukturalna i funkcjonalna, to znaczy jakie mamy służby, jaką prokuraturę, czym się kto zajmuje i tak dalej, i tak dalej. Trzecim elementem jest ukadrowienie czy dokadrowienie. W tym się mieści ilość osób, które w danej służbie, w danej formacji, w sądach, w prokuraturze powinny pracować. Nie tylko mówię o rzeczach, na przykład jeżeli chodzi o sądy czy prokuraturę, nie mówię tylko o rzecznikach, ale także o kadrę urzędniczą. I czwartym elementem uzupełniającym, ale jakże ważnym, jest oczywiście budżet, finanse i przynajmniej ten drugi i trzeci, czyli kadry i organizacja, w dużej mierze są uzależnione od tego, ile mamy pieniędzy na to. I dopiero jak te wszystkie cztery rzeczy zostaną odpowiednio przemyślane, spięte ze sobą, to dopiero wtedy możemy dążyć, znaczy dopiero wtedy powstaje szansa na stworzenie sprawnego systemu szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Szeroko rozumianego, czyli nie stricte tylko sądy, ale od momentu ujawnienia jakiegoś czynu zabronionego, jakiegoś przestępstwa, aż do osądzenia sprawcy i wykonania tej kary, którą wobec niego orzeczono. To takie spojrzenie holistyczne na to wszystko. Natomiast jeżeli mówimy o pewnych rozwiązaniach związanych z policją, organizacyjnych, to nam troszeczkę, czy mi umknęło przy odpowiedzi na poprzednie pytanie. Ja rozumiem, że pan zmierza, czy pyta pan o taką możliwość stworzenia takiego systemu, gdzie ten prokurator, tak jak pan się odwołał do przykładu filmowego, gdzie ten prokurator będzie miał, w tym nieładne słowo, dedykowanego policjanta czy policjantów, którzy z nim po prostu będą na stałe pracować i robić różnego typu sprawy. Panie prokuratorze, jeśli mogę dopowiedzieć, No czym innym jest delegowanie i wskazywanie zadań do wykonania, kiedy nie zawsze ten, na którego się deleguje, rozumie, do czego ten decyzyjny prokurator tak naprawdę dąży. Być może policjant wie trochę więcej, na papier przenosi trochę mniej, nie wiem, może to jest błąd, może nie, ale żeby właśnie tą współpracę zagęsić, aby obie strony się odpowiednio zrozumiały, no bo przecież no efekt, misję, cel mamy tak naprawdę wspólny. Tak, oczywiście, że tak. No jedziemy na tym jednym wózku, także jako zwykli obywatele, nie tylko jako policjanci czy prokuratorzy. Chyba wszyscy chcemy żyć w świecie w miarę bezpiecznym. Ja bym powiedział tak, bo pana pytanie jest takie dosyć ogólne, trudno na nie odpowiedzieć, można na nie różnie odpowiedzieć. Ja bym przede wszystkim zreformował, ja nie mam takiego poczucia, może inaczej zacznę, nie mam takiego poczucia, że przynajmniej ja albo każdy z prokuratorów jest w permanentnym konflikcie i niezrozumieniu z funkcjonariuszami policji, bynajmniej. Mnie się z policjantami całe te 25 lat, czy ponad 20, zależy jak liczyć, znakomicie współpracuję, choć oczywiście są czasami problemy, są nieporozumienia, są napięcia, są ostre rozmowy, ale co do zasady na swojej drodze życiowej zawodowej spotkałem wielu policjantów, którym się chciało,
którzy potrafili zrobić porządnie określone czynności. I również dzięki temu ja mam od wielu lat praktycznie stuprocentową skuteczność swojej pracy. To przecież nie jest tylko moja zasługa. Mogę w tej chwili powiedzieć, że kieruję akt oskarżenia do sądu teraz w najbliższych tygodniach, właśnie go finalizuję, o przemyt dotyczący przemytu ponad 600 kg marihuany do Polski. I tam szczególnie wkład pracy analityka z Centralnego Biura Śledczego Policji nieoceniony był, ażeby doprowadzić do wykrycia sprawców, ponieważ ta sprawa u swojego zarania ponad 2 lata temu, raczej pachniała tym, że będziemy musieli umorzyć tę sprawę wobec niewykrycia sprawców. Ale tam ogrom pracy, który włożyłem ja, ale także policjanci, zwłaszcza ten analityk, doprowadził do tego, że udało nam się dojść do celu i przynajmniej 2 osoby udaje się oskarżyć. Zobaczymy, z jakim efektem przed sądem. Więc myślę, że jest wielu prokuratorów, wielu policjantów, którzy spokojnie się dogadują i w tym jednym kierunku, mimo tych różnych tam czasami rozbieżności, cały czas podążamy. Natomiast uważam, że policja w szczególności, nie chcę tutaj mówić o innych służbach, ponieważ w ostatnich czasach trochę mniej z nimi pracowałem, a także ta skala jest trochę inna, tak? No, to na barkach policja dźwiga 90 czy 95% odpowiedzialności za taki porządek i bezpieczeństwo w tym naszym kraju. Inne służby oczywiście też są bardzo ważne i robią w swoich działkach wiele, wiele rzeczy dobrych. Natomiast jeżeli chodzi o nie jakościowo, tylko ilościowo, to policja jest tutaj najbardziej obciążona tą odpowiedzialnością. Dlatego mówię przede wszystkim o policji. Uważam, że jej struktura organizacyjna powinna ulec poważnej reformie. Powinniśmy w ogóle zacząć pracę nad nową ustawą o policji, albowiem policjanci służą, my też jako prokuratorzy czy sędziowie w jakimś tam zakresie korzystamy z tych przepisów ustawy, która została uchwalona prawie 35 lat temu. Świat się zmienił od 1990 roku ogromnie i same wielokrotne nowelizacje jakiegoś aktu prawnego nie załatwiają tematu. Dlatego powinniśmy pochylić się. Tu inicjatywa pewnie powinna wyjść ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pochylić się nad pracą nad nową ustawą i w ramach tej nowej ustawy pomyśleć o zupełnie nowej strukturze policji, w moim przekonaniu polegającej na tym, żeby wydzielić cały pion dochodzeniowo-śledczy policji, oddzielić bardzo mocno od służb prewencyjnych, logistycznych itd., itd., a żeby nie wydzielić z policji, tylko mocno odseparować, stworzyć, pozostawić możliwości przepływu pomiędzy tymi pionami funkcjonariuszy, w zależności od tego, kto będzie chciał gdzieś w którymś momencie zmienić swój profil zawodowy, ale stworzyć oddzielne siatki płac, ścieżki kariery, ścieżki awansu, tak żeby ta służba dochodzeniowa, bo dzisiaj mamy wszystko w jednym worku. Jeżeli mamy jakąś komendę, przeciętną komendę powiatową policji w kraju, to tam jest komendant, który ma pod sobą wszystko, i dochodzeniowców, i prewencję, i ruch drogowy, i tak dalej, i tak dalej. Na to wszystko ma jeden budżet. Ci wszyscy policjanci są w ramach tej samej struktury zarobkowania, tak zwanych grup, i tak dalej, i tak dalej. Systemy awansowe są chyba niezbyt przejrzyste. I to powoduje, że ta służba dochodzeniowo-śledcza, gdzie w dodatku jeszcze jest ogrom pracy i odpowiedzialności związanej z charakterem tej pracy, z dokumentami i tak dalej, powoduje, że od lat się słyszy, że ta praca dochodzeniowca jest, no nie jest to najbardziej pożądana droga awansu zawodowego dla wielu policjantów i to się powinno zmienić. I gdyby to się zmieniło, gdyby taki pion dochodzeniowo-śledczy zyskał trochę zupełnie inny status, to z czasem być może byśmy doszli w kraju do takiego modelu, który funkcjonuje w niektórych innych państwach, przynajmniej w zakresie ścigania pewnych form przestępczości, tak na przykład jest w Norwegii, jeżeli chodzi o ściganie przestępczości, poważnej przestępczości ekonomicznej i przestępczości przeciwko środowisku, gdzie tworzy się wręcz wyodrębnione urzędy, w ramach których pracują prokuratorzy i policjanci, czy przedstawiciele także innych służb, i którzy skupiają się właśnie na zwalczaniu tej przestępczości. No ale to w naszych warunkach pewnie jest pieśń dość odległej przeszłości. Natomiast coś trzeba zacząć robić w końcu w kierunku reformy. Nie tylko sądów i prokuratury. Panie prokuratorze, trochę od końca. Jakbym chciał łatwe pytania zadawać, to pewnie bym pana nie zapraszał, więc proszę to zrozumieć.
Mówiąc całkowicie poważnie i z pewną nutką pewnej nadziei, wydaje się, że pewne właśnie światełko, jakaś taka gwiazdka nadziei chyba się pojawia, bo pod kątem chociażby cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwa, pod tym kątem właśnie trochę innych siatek płac, czy tej słynnej modernizacji w najróżniejszych resortach, to gdzieś tam jakieś światełko może widać i może się to zacznie zmieniać, no bo prawda trochę taka jest, jak pan mówi, że ścieżka kariery nie może być tylko i wyłącznie oparta na tym, co się nosi na ramieniu, w sensie stopniu służbowym czy zajmowanym stanowisku. Ale zanim przejdziemy, bo chciałbym, żebyśmy do głównego wątku doszli, czyli do przestępczości zorganizowanej, to takie pytanie trochę podsumowujące, ten nasz, nazwijmy to wstęp, chociaż trochę obszerny się wydaje, bo trochę było i jest poniekąd smutno, my idealiści mamy trudno w życiu, ale na dzień dzisiejszy widzi pan jeden taki główny element, który powoduje, że ma pan czasem związane ręce w swojej pracy, co by pan właśnie jako idealista na starcie już zmienił, jakby pan miał taką możliwość jako ośrodek decyzyjny? Dobre pytanie, bo roboty i obszarów do zmian jest tyle, że ciężko wybrać. Ale jeżeli o mnie chodzi jako prokuratora, pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić i bez tego nic się nie zmieni w tym kraju, to jest odpolitycznienie prokuratury. Tak, żeby prokurator indywidualnie i cała instytucja została w końcu po 100 latach oderwana od nieustannego wpływu polityków i nacisków, możliwości nacisków i tak dalej, i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, że to, o czym powiedziałem wcześniej, że my cały czas tkwimy w paradygmacie, jeżeli chodzi o takie ustrojowe położenie i usytuowanie prokuratury, my cały czas tkwimy w paradygmacie po przewrocie majowym. Zresztą przed przewrotem majowym przecież tej niepodległości było bardzo niewiele. Mieliśmy jeszcze, tkwiliśmy tak naprawdę w trzech systemach prawnych pozaboczych. Potem nastąpił przewrót majowy, prokuratura de facto podporządkowana władzy wykonawczej. Pamiętajmy o tym, że pan, jeżeli teraz z głowy odtwarzam, jeżeli nie przekręcam nazwiska, pan Witold Grabowski chyba, minister sprawiedliwości przez większość lat 30. rządu sanacyjnego, był jednym z głównych oskarżycieli w procesie brzeskim. To już samo wiele tłumaczy i wskazuje. Potem oczywiście okres PRL, to nawet nie ma co komentować. Potem przyszły czasy po przełomie, po transformacji, czy okres transformacji. Ustawy o prokuraturze nie zmieniono. Do 2016 roku mieliśmy ustawę pochodzącą z 1985 roku. Oczywiście ona była nowelizowana nieraz, ale co innego jest nowelizować, a co innego zbudować coś nowego od fundamentów. Ustawa, która weszła w 2016 roku, prawo o prokuraturze, to jest tak naprawdę ta sama ustawa, która powstała w 1985 roku, tylko zaostrzona pod kątem możliwości oddziaływania na prokuratora, naciskania na niego. I więc my tak naprawdę od 100 lat jesteśmy w tym samym miejscu. Nawet jeżeli były takie okresy większej swobody do prokuratury w takim pozytywnym rozumieniu, no to też nie można było tutaj niczego trwałego zbudować. Lata 2010-2016, okres jedynej do tej pory kadencji samodzielnego prokuratora generalnego, pana Andrzeja Seremeta, to z wielu powodów był okres zmarnowany. Nie stworzono takiej instytucji, która potem mogłaby się opierać w kolejnych latach naciskom i problemom, z którym przyszło nam się zmierzać. Inna sprawa, czy 6 lat to jest w ogóle wystarczający czas, żeby coś takiego zbudować. Ale u źródeł tej porażki tkwiła między innymi bardzo zła konstrukcja tego uniezależnienia prokuratora generalnego, jego w cudzysłowie wiszenie na tym, czy pan premier i parlament przyjmą jego sprawozdanie za poprzedni rok i tak dalej, i tak dalej. Z kolei lata 90, 89, 2010 to był czas połączenia, tak jak obecnie, funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. To ja sobie pozwoliłem kiedyś policzyć, sprawdzić. Okazało się, że przez te 20 lat prokurator generalny, pełniący jednocześnie funkcję ministra sprawiedliwości, zmieniał się co 10 miesięcy. Co 10 miesięcy zmieniał się szef prokuratury główny. Czyli przy takich interwałach czasowych żadna instytucja nie ma czasu, nie ma szansy na to, żeby zbudować pewien etos, pewną logikę działania, pewną wewnętrzną konstrukcję, pamięć instytucjonalną, bo wiadomo, że wraz ze zmianami personalnymi co chwilę przychodzą jakieś inne zmiany personalne. Więc moje najprostsze, po tej długiej wypowiedzi jeszcze raz wracam do początku, odpolitycznienie prokuratury. Panie prokuratorze, to temat rzeka niejednokrotnie przeze mnie poruszany, zarówno kwestia upolitycznienia prokuratury, służb,
złego, patologicznego pojmowania także apolityczności, ale to temat na, wydaje się, całkowicie osobną rozmowę, może tym razem w to nie wchodźmy. Pochwalę przy okazji, tak, ma pan dobrą pamięć, chodziło o Witolda Grabowskiego. Panie prokuratorze, zwłaszcza, że ma pan trochę tego doświadczenia, jak pan spogląda na przestępczość zorganizowaną, jakkolwiek źle to nie zabrzmi, panu najbliższą, to jak ona się, nie chcę nawet już historycznie ani do pewnej genezy jakby się cofać, ale patrząc z tej najnowszej historii po 90 roku poprzedniego wieku do dzisiaj, jak pan myśli, przed jakim wyzwaniem dzisiaj stajemy, jeśli chodzi właśnie o zagrożenie tą przestępczością zorganizowaną? Czy to będzie głównie, na którą się kładzie jednak pewien nacisk, jeśli chodzi o zwalczanie, przestępczość ekonomiczna, czyli de facto zagrożenie dla podstawowych filarów bezpieczeństwa państwa i jego funkcjonowania? Myśli pan, że wiele się zmieni w najbliższych miesiącach, latach? Czy to jest pewna taka stała, jeśli chodzi, trochę się to gryzie pojęciowo, ale jednak pewna stała w procesie funkcjonowania tego świata przestępczego? To się już zmienia od jakiegoś czasu i dlatego ja jestem, ja forsuję, proponuję na niwie publicznej w moich licznych wypowiedziach, artykułach czy na X-ie, ale przede wszystkim w artykułach wprowadzam i proponuję przejście do pojęcia czy wyodrębnienie pojęcia przestępczości krytycznej od przestępczości zorganizowanej, które to dwa pojęcia mogą się krzyżować, ale na pewno nie są to same. No bo cóż w takim ujęciu czysto prawnym jest przestępczością zorganizowaną? To jest wedle orzecznictwa przynajmniej współdziałanie przynajmniej trzech osób, które z reguły trwa jakiś czas, gdzie jest pewien poziom czynności czy zadań między siebie, ukierunkowany na popełnianie określonych przestępstw. To jest taka na potrzeby tutaj tej wypowiedzi, definicja tej przestępczości zorganizowanej. I ona może zajmować się tą działalnością przestępczą na bardzo różny sposób i to wcale nie musi być wielka skala. To może być grupę przestępczą zorganizowaną można stworzyć na obszarze dwóch wsi albo jakiegoś małego miasteczka i podporządkować sobie to miasteczko i funkcjonowanie tam na przykład przedsiębiorców itd., itd. I to jest oczywiście z punktu widzenia mieszkańców tego ośrodka dużym problemem, natomiast z punktu widzenia państwa nie jest żadnym problemem, ale jest to przestępczość zorganizowana. Natomiast przestępczość krytyczna jest przestępczością, która w ramach której faktycznie działanie sprawców godzi w najbardziej podstawowe fundamenty porządku prawnego, czy w bezpieczeństwo, czy to militarne, czy to ekonomiczne, czy polityczne, czy społeczne w takim szerszym znaczeniu państwa. Stąd nie można mówić, że przestępczość zorganizowana to jest zawsze przestępczość krytyczna dla państwa, a każda przestępczość krytyczna jest przestępczością zorganizowaną. Ja uważam, że powinniśmy tutaj zmienić paradygmat zwalczania tego. W ramach Komisji Kodyfikacyjnej proponuję, ażebyśmy w nowej ustawie dla prokuratury wyodrębnili, znieśli dzisiejszy Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, ponieważ on w moim odczuciu w takiej formule po 30 latach, kiedy ta przestępczość zupełnie przeewoluowała w inny sposób, stracił swoją rację bytu, natomiast zastąpili go Departamentem Bezpieczeństwa Państwa lub podobnie rozumianym, również prowadzącym działania śledcze w formule podobnej do dzisiejszego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, ale skupiającego się na tej przestępczości krytycznej. Co pod tym rozumiem? Terroryzm oczywiście. Zorganizowane grupy przestępcze, ale tylko takie, których charakterystyka wskazuje na to, że stwarzają one bardzo poważne zagrożenie, przynajmniej na obszarze regionalnym, jakiegoś większego obszaru kraju, czy też mają powiązania z zagranicą poważniejszego typu. Nie taka, że 10 osób się zmówi i zaczną przewozić sobie, nie wiem, po 20 kilo marihuany z Holandii co kilka tygodni, bo te dzisiejsze klasyczne PZ-y takimi sprawami między innymi się zajmują, co jest kompletnie pozbawione sensu, ponieważ dobry prokurator w prokuraturze rejonowej sobie bez problemu poprowadzi i poradzi z taką sprawą. Więc w skład tej przestępczości krytycznej to jest szpiegostwo, to są akty dywersyjne, które zaczynają nam się rozpleniać. No, informacje z ostatnich dosłownie godzin, jak nie dni, jak nie godzin, z
są zatrważające na temat tej działalności prawdopodobnie służb rosyjskich, która groziła na przykład katastrofą lotniczą w wyniku możliwości eksplozji ładunków towaru rzekomo przewożonego, rzekomo jako zwykły towar handlowy przez firmę przewozową. To będą przestępstwa, do tej przestępczości krytycznej należy zaliczyć na pewno wszelkie ekstremizmy polityczne, próby zamachów na konstytucyjne organy państwa, zdrady dyplomatyczne, być może także zbrodnie wojenne, czy w ogóle przestępstwa związane z przestępstwami, z działaniami wojennymi, działaniami zbrojnymi. I tak widzę dzisiejszą przestępczość zorganizowaną, czy zwalczanie przestępczości zorganizowanej, albo wróć, niezorganizowanej, tej krytycznej. Natomiast taka przestępczość zorganizowana, z jaką mieliśmy do czynienia w latach, przede wszystkim w latach 90., na początku lat 2000, cechująca się bardzo często taką przemocą fizyczną, drobniejszą, ale uciążliwą oczywiście dla obywateli, przestępczością innego typu, ona cały czas istnieje, natomiast nią się mogą zająć z powodzeniem cała struktura prokuratury, tak bym to mógł ująć, w zależności tylko od wagi przestępstwa, czy to prokuratury rejonowe, czy to prokuratury okręgowe. Natomiast ten najwyższy element prokuratorski w sensie strukturalnym powinien skupić się na tej przestępczości krytycznej, rzeczywiście zagrażającej bezpieczeństwu państwa. Dorzuciłbym tutaj też jeszcze szczególnie poważne przypadki korupcji, czyli najczęściej na szczeblu centralnym. To jest taki wymiar organizacyjny dotyczący zwalczania przestępczości. Natomiast nie powiem tutaj żadnej nowiny. Ta przestępczość przez te lata ewoluowała. Ona oczywiście odeszła w dużej mierze od tej przestępczości takiej typowo kryminalnej, związanej z owym użyciem przemocy, z wymuszeniami, z haraczami, z porwaniami nawet. Tego jest nieco mniej. Poszło to wszystko w kierunku przestępstw gospodarczych, korzystania z tych możliwości, które daje nam świat wirtualny. Do tego za chwilę na pewno zacznie być wykorzystywana sztuczna inteligencja przez przestępców. To są ogromne wyzwania, które przed nami stoją. No i to, o czym przed chwilą mówiłem w ramach przestępczości krytycznej, to są też zagrożenia związane przede wszystkim z całą destabilizacją geopolityczną w Europie i na świecie, czyli z wojną ukraińską, z problemami na Bliskim Wschodzie, z napięciami na linii Stany Zjednoczone-Chiny. Nie żyjemy na oddzielnej planecie jako Polacy. To wszystko ma wpływ na nas i na nasze bezpieczeństwo. Panie prokuratorze, panie doktorze, jeśli mogę sobie pozwolić na taką uwagę, to powiem szczerze, bardzo interesujące, celne uwagi i komentarze, zwłaszcza dotyczące tego zagadnienia, roboczo to na razie nazwijmy, bo może coś z tego wyjdzie, tej przestępczości krytycznej, ale czy nie ma pan pewnego poczucia, że to wynika też z pewnego, nie wiem jakiego słowa dobrego użyć, bo nie chcę powiedzieć, że z zapomnienia, ale być może za małą wagę przykłada się trochę do tych słynnych transsektorowych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, tak? No bo przy transsektorowości w ogóle zagrożeń, przy transgraniczności, przy otwartych granicach, zwłaszcza na obszarze Unii Europejskiej, no grupy coraz częściej są, w cudzysłowie tutaj, szeroko działają, no bo każda z tych działalności na coś się przydaje. Jedna na fundusze po prostu, żeby czerpać korzyść, inne, żeby sfinansować jeszcze coś innego. Jeżeli bardzo wąsko podchodzimy do zwalczania pewnych zagrożeń, no to niestety to do końca się nie uda. I z jednej strony dobrze, że mamy wiele najróżniejszych służb, nie ma pewnej władzy i wiedzy w jednym ręku, ale z drugiej właśnie jak nie ma też pewnej współpracy, to każdy resortowo, sektorowo zajmuje się swoją działalnością, nie patrząc na to, że tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, no tym przestępcom, o coś większego, że to tworzy większą całość. Czy to też bierze pan pod uwagę, czy jednak stawia pan przede wszystkim jako taki priorytet właśnie tą działalność, pan to nazwał przestępczością krytyczną, ale de facto no, bijącą bardzo mocno funkcjonowanie państwa jako organizacji? Znaczy nie wiem, czy pana dobrze zrozumiałem, ale oczywiście współpraca, koordynacja, analiza to są kluczowe zagadnienia związane z rozpoznawaniem i zwalczaniem tych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. To, co mnie dotyka, boli,
co obserwuję przez całe swoje życie zawodowe, to przynajmniej to wiem, że część kolegów po fachu się z tym zupełnie nie zgadza, ja mam kompletnie odmienne zdanie na ten temat, ale brak takich analiz strategicznych dotyczących bezpieczeństwa różnych obszarów państwa czy zwalczania przestępczości prowadzonych przez prokuraturę, a nawet jeżeli one są, to ja jako szeregowy prokurator od ponad 20 lat nie bardzo widzę, żeby to się przekładało na poważne zmiany paradygmatu działania prokuratury w konkretnych obszarach. I dlatego, powracając do kwestii tego bezpieczeństwa państwa, tego, co jest dla mnie tak istotne, co jest moją jakąś pasją zawodową, to absolutnie tutaj podzielam zdanie. Gdyby taki Departament Bezpieczeństwa Państwa powstał, tym bardziej gdybym miał szansę w nim w przyszłości pracować, to ta działalność na szczeblu tym centralnym, warszawskim, bo tak jak mówię, widziałbym, aby dalej istniały biura śledcze czy wydziały śledcze takiego departamentu w kilku regionach w Polsce, czy kilku, czy kilkunastu, to kwestia jest do zastanowienia się, to na szczeblu tym centralnym to koordynacja i analiza to byłyby kluczowe zadania, kluczowa rola tego szczebla, tej komórki prokuratury generalnej czy prokuratury krajowej w przyszłości. To cały czas wracamy do tego, co powiedziałem, znaczy może nie cały czas, tylko wracam znowu do tego, co powiedziałem paręnaście czy parędziesiąt minut temu. Analiza, analiza, analizy, analiza. Informacja bez analizy jest śmieciem. Analiza bez porządnej informacji jest do niczego nieprzydatna, jest zbiorem pustym. Kiedyś przed laty zetknąłem się z wywiadem w jednej z gazet, jeżeli nie mylę nazwiska, pan się nazywał William Binney i był byłym analitykiem chyba NSA amerykańskiego, czyli Narodowej Agencji Wywiadu, tak mi się zdaje. On powiedział bardzo ważne słowa, że problem z zamachami na World Trade Center w 2001 roku nie polegał na braku informacji, tylko na braku koordynacji i na braku analizy. Amerykanie byli zalani w pewnym sensie, czy dysponowali w ramach swoich różnych służb bardzo wieloma informacjami wskazującymi na to, że kroi się coś poważnego na obszarze Stanów Zjednoczonych, ale nie było tej koordynacji, nie było tej współpracy, no i skończyło się tym, co się skończyło. Dlatego rolą wszystkich organów centralnych, państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, za to bezpieczeństwo jest właśnie ścisła współpraca, koordynacja swoich działań i widzę tutaj ogromną rolę również dla prokuratury. Ja tutaj mogę taką dygresję zrobić, że toczy się taki spór pomiędzy częścią prokuratorów, czy pomiędzy dwiema grupami prokuratorów. Jedni widzą prokuratora wyłącznie jako oskarżyciela, jako osobę, która chodzi tylko do sądu, albo przede wszystkim do sądu i tam jest jego miejsce, a część jako takiego, który jak najbardziej powinien prowadzić śledztwa, nawet prowadzić dochodzenia, ściśle współpracować z policją przy tych dochodzeniach czy z innymi służbami, również w tych drobniejszych sprawach. Ja jestem zwolennikiem takiego rozwiązania pośredniego, czyli owszem, w drobniejszych sprawach ograniczmy prokuraturę tylko do funkcji oskarżyciela, niech prokurator tylko decyduje, czy oskarżyć kogoś o niepłacenie alimentów, o jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości, o pobicie kogoś, ale niech całe postępowanie przygotowawcze, odpowiedzialność za jego wynik, za jakość jego poprowadzenia weźmie na siebie ten przysłowiowy policjant. Natomiast oczywiście abstrahuję, że to wszystko musi być stopniowe i to wymaga określonych działań reformatoryjnych na różnych obszarach, nie chcę w to wchodzić. Natomiast prokurator powinien się ograniczać w funkcji śledczej, ale aktywnej, do tych poważnych spraw. Jednym z obszarów tych spraw jest bezpieczeństwo państwa, choć oczywiście nie wyłącznym. Panie prokuratorze, muszę powiedzieć, nie wiem czy niestety, ale pokrywają się chyba nasze obserwacje, bo do pewnych rzeczy podchodzę podobnie. Analiza w naszym kraju na plus, oczywiście uogólniając bardzo mocno. Strategia na minus, jaki daje nam to wniosek? No znowu, trochę jak mantrę i pewnie ktoś powie, że się powtarzam po raz enty, ale tak jest. I może w końcu ktoś to zrozumie, czyli mamy problem de facto pewnego systemu. A skoro mamy problem z systemem, to mówiąc też, zarówno pan, jak i ja często powtarzając, że jest problem z koordynacją de facto momentami wymianą informacji, zwłaszcza w aspekcie właśnie tego sektorowego czy resortowego działania, no to chyba boleje poziom operacyjny, czyli właśnie ten, który powinien odpowiadać za tą wymianę, ale to też sobie zostawmy na ewentualne kolejne nasze rozmowy. Na koniec chciałbym zapytać o coś, co pan też już dzisiaj poruszył. Mamy dzisiaj i nie ma co się szarować do czynienia z aktami dywersji. Będziemy mieli, a być może już mamy do czynienia,
z aktami sabotażu, bo to nie to samo. Mhm. Kwestia szpiegostwa to trzecie, kwestia terroryzmu to czwarte. I mówię to oczywiście o tych czterech działaniach pod kątem działania niestety naszego sąsiada, tego największego, chociaż graniczymy w nim w najmniejszym jakby długości granicy. Ale czy dzisiaj, bo przynajmniej część z tych działań, tak naprawdę patrząc na kwestie sankcyjności i wyroków, które można otrzymać, delikatnie mówiąc, są trochę śmieszne. Jak pan patrzy na to właśnie jako prokurator? No bo pracy ogrom, zarówno służb, ze szczególnym uwzględnieniem służb specjalnych, praca ciężka, specyficzna w dzisiejszych czasach i patrząc, jak Rosja zaczyna robić pewnego rodzaju miks, tak? Potrafi jednej grupie zlecić działania zarówno pod kątem typowo wywiadowczym, ale również właśnie dywersyjnym, bo sabotaż, tak jak wspomniałem, jest jeszcze czymś innym i z udziałem kogo innego, ale najpewniej za chwilę się tego doczekamy. No to czy sankcja tak naprawdę nas w tej chwili odstrasza? Bo zwróćmy uwagę, i to też często podkreślam, że granica, która powstała między nami a naszym białoruskim sąsiadem, oczywiście nie chcę tutaj oceniać, bo nie o to chodzi, no najpewniej przynosi jakiś swój efekt mniejszy czy większy, ale wszędzie tam, gdzie granice czy ograniczenia są wprowadzane, to zawsze znajdzie się ktoś, kto za odpowiednie pieniądze to, czego oczekujemy, dokona. No to patrząc właśnie pod kątem tej sankcyjności, potencjalnych wyroków, a tego, co się może wydarzyć, i jaką ma tą wagę w tym, co nazwał pan przestępczością krytyczną, tak naprawdę wymierzonej w bezpieczeństwo państwa czy bezpieczeństwo narodowe, bo to też nie są dwa tożsame pojęcia. To nie powinniśmy tutaj czegoś zmienić? Oczywiście, ja wiem, każdy student nawet pierwszego roku prawa wie, a przynajmniej wiedzieć powinien, że to nie wysokość tej przysłowiowej kary, a jej nieuchronność ma przynosić efekt. No ale jeżeli są zagrożenie, tutaj znowu w cudzysłowie, tą karą skromną, no to w przełożeniu na to, co możemy zyskać, ja bym powiedział brzydko, no jest to warte ryzyka. Ja tego tak nie postrzegam, ponieważ powiem tak, surowość kary za konkretne przestępstwo, aczkolwiek przykład tylko rzucę, za udział w obcym wywiadzie, czyli za tak zwane szpiegostwo, grozi kara na czas nie krótszy niż lat 5. I w tej chwili jest to, chyba jeszcze przed zmianami, jest to w tej chwili do lat 30. Kiedyś jeszcze przed tą zaostrzeniem tych górnych granic to było do lat 15. No przesiedzieć 5, 10 czy 15 lat, już nie mówię o dłuższych okresach, to nie jest mało. To jest raz. Dwa, jeżeli te przestępstwa związane z dywersją, z sabotażem raczej nie popełniają, zaryzykowałbym taką tezę, znaczy częściowo tak, ale słychać też o tym wiele, że służby wschodnie rekrutują do popełnienia takich przestępstw, czy działają zdalnie, rekrutując na terenie Polski i innych państw osoby, które są gotowe za dobre pieniądze takie rzeczy zrobić. To mogą być ludzie ze środowisk kibicowskich, kibolskich, może nie kibicowskich, tylko kibolskich, czy z jacyś ekstremiści, czy jeszcze ktoś inny. Tacy ludzie nie studiują kodeksu karnego czy innych ustaw przed popełnieniem przestępstwa i nie zwracają uwagi, czy to, że dokonają podpalenia centrum handlowego, to będzie im za to grozić 30 lat, 20, czy może 10 albo 5. Oni się skupiają na tym, że zarobią. Ewentualnie oficer wywiadu, na przykład Federacji Rosyjskiej, który miałby się dopuścić przestępstwa u nas, to najpierw zostanie przeszkolony ten wywiad w Jasieniewie, kierownictwo sprawdzi i na pewno mają przetłumaczony kodeks karny polski. To może jest trochę inna rzeczywistość, ale te kary są cały czas dosyć surowe. W ogóle jest wiele kar, wiele przestępstw, które są zagrożone surowo i stałe podwyższanie tych kar, ono do niczego nie prowadzi, tym bardziej, że kary te wymierza ostatecznie sąd. To nie jest automatyzm, że za zdarzenie A dostajesz 6 lat i 6 miesięcy, za zdarzenie B 3 lata albo 10 lat, tylko tutaj wiele różnych czynników wpływa i decyduje czynnik ludzki w postaci sędziego. Jedni sędziowie będą bardziej surowsi, inni łagodniejsi, jedni mądrzejsi, inni mniej mądrzy, jedni bardziej rozumiejący pewne uwarunkowania konkretnej sprawy w szerszym kontekście, inni nie będą tego rozumieć, bo nie czytają o tym, co się dzieje na świecie i tak dalej, i tak dalej. Czynnik ludzki. Ale no niestety to, czego się uczy studentów, to jest szczera prawda. System prowadzący do tego, że mamy
odpowiednie służby, odpowiednio skoordynowane, odpowiednio wyszkolone, odpowiednio wyposażone, prowadzi do tego, że do przestępstwa albo nie dochodzi, albo jest ono szybko wykrywane, tudzież szybko i sprawnie, relatywnie przynajmniej, zbierane są dowody pozwalające ustalić, kto i czego się dopuścił. I dopiero to złapanie tego sprawcy, ustalenie tego sprawcy, a jeszcze lepiej jego złapanie i postawienie przed sądem, to prowadzi dopiero, że gdzieś tam na końcu mamy tą taką wisienkę na torcie w postaci takiego czy innego wyroku, wymiaru kary. Ale co nam po zagrożeniach, jeżeli nie będziemy potrafić łapać złodzieja? Powiem szczerze, niezłe podsumowanie i odnosząc się trochę do tego, co pan powiedział. Wydaje się panu, patrząc na to wszystko, co się dzieje, również w ostatnich dniach, godzinach wręcz, patrząc na ogrom, szerokość działania Federacji Rosyjskiej i ludzi, świadomie bądź nie działających akurat dla nich, wydaje się panu, że wystarczy nam sił i środków na to, aby wszystkiemu przeciwdziałać. Tutaj w nawiasie, tak, pamiętamy, że nie ma czegoś takiego jak 100% bezpieczeństwa i na pewno komuś się coś uda, ale czy starczy nam tych ludzi, czy starczy nam tego sprzętu, żebyśmy odpowiednio byli bezpieczni, bo może się okazać, że tych spraw za chwilę naprawdę, naprawdę będzie sporo. Tak jak on powiedział, w żadnym kraju, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, przynajmniej z tych krajów takich najbardziej narażonych na różnego typu ataki, nie udało się, nie udaje się i nigdy nie uda się zapobiec wszelkim czarnym scenariuszom. Czy my jesteśmy do tego przygotowani? Myślę, że jest dużo gorzej niż mogłoby być, ale też nie jest tak strasznie i tak źle, jak się nam wszystkim wydaje i jak podają to media. Wydaje mi się, że jednak jak oderwiemy się od tej strasznej wojny polsko-polskiej, która niszczy nasz kraj, której obu stronom, już zostawię dla siebie, której stronie bardziej, chociaż w sumie publicznie też to mówię, ale tej, która poprzednio władała, chyba brakuje trochę bardziej refleksji nad swoim postępowaniem. Niemniej jednak tak naprawdę za kulisami tej wojny politycznej są ludzie po obu stronach tej barykady, którzy starają się po prostu działać do tego państwa. Ostatnio byłem na jednej konferencji, gdzie występowali panowie ze Straży Granicznej, z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Panowie oficerowie przedstawiali prezentację dotyczącą zabezpieczenia naszej granicy wschodniej i tak naprawdę to nie czytając gazety, ja wiem, przeciętny czytelnik, przeciętny obywatel nie ma możliwości dostępu do takich informacji, nie widzi tego, ale ja z racji pełnionej funkcji i jakiejś tam pozycji zawodowej, którą mam, no stykam się z takimi osobami, z takimi prezentacjami. Ja widzę, że oczywiście można dyskutować o szczegółach, o różnych rozwiązaniach systemowych, o tym, czy czasami są popełnione jakieś błędy, ale widzę, że mnóstwo policjantów, strażników granicznych, funkcjonariuszy innych służb naprawdę na co dzień wkłada serce, żeby ten nasz kraj i to nasze społeczeństwo chronić przed tymi zagrożeniami. Nikt nie jest idealny, wszyscy się zmagamy z różnego typu problemami w naszych zawodach, ale przynajmniej jakaś część z nas walczy, bo jakby nikt z nas nie walczył, to byśmy mieli tutaj w tym kraju pandemonium, a jakoś w miarę bezpiecznie chodzimy po ulicach. Natomiast, żeby nie popadać w skrajny właśnie optymizm, oczywiście pole do reform, do zmian, do naprawy, do przemyśleń jest ogromne. I dlatego też ja od kilkunastu lat na tej polu aktywności takiej publicznej staram się działać, namawiać. No niestety dopiero powiedzmy od roku ta moja aktywność, te moje próby zostały dostrzeżone. Lepiej późno niż wcale. Mam nadzieję, że będę mógł dalej jakoś tam wspomagać nasz kraj w tej budowie tego systemu, który zapewni nam wszystkim bezpieczeństwo, bo przecież wszyscy chcemy sami żyć w takim spokojnym świecie, nawet w takich niespokojnych czasach, w miarę spokojnym świecie. Spełniła się po raz kolejny pewna świecka tradycja podcastu, czyli kończymy jednak mimo wszystko pozytywnym aspektem. Także bardzo serdecznie dziękuję panie prokuratorze za wszystkie wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był dzisiaj prokurator dr Michał Gabriel Węglowski, prokurator prokuratury regionalnej w Gdańsku, wykładowca, autor setek publikacji. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku.
Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.